Przede wszystkim, dzisiaj na temat szokujących słów Krzysztofa Stanowskiego w stanie w futbolu, na temat Roberta Lewandowskiego, no właśnie Stanowski masakruje słownie Roberta Lewandowskiego, czy rzeczywiście ma rację, czy też nie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu, na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, no właśnie widzimy tutaj Twitter z weszło, e, tak, e, gdzie właśnie jest to fragment wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego, który mówi w ten sposób, Lewandowski wychodzi po meczu i mówi o podaniu Grosickiego, coś w stylu. O, pomyślałem, że w końcu mam e, sytuację. To odwracanie kota ogonem mógłby uderzyć się w pierś. Gdyby trafił ten mecz, wyglądałby e, e, inaczej, tak? Właśnie tutaj powiedział Krzysztof Stanowski. No właśnie, e, można powiedzieć, że no tutaj wszyscy praktycznie bronimy Roberta Lewandowskiego, chuchamy na Roberta, że jest najlepszym piłkarzem i tak dalej. Natomiast, no trzeba powiedzieć wprost, no nie zawsze praktycznie Robert Lewandowski jakby jest tutaj skuteczny w tej reprezentacji Polski, i rzeczywiście, no nie możemy cały czas zwalać winy, że musimy zbudować drużynę praktycznie pod, pod Roberta Lewandowskiego, no bo tak jest poniekąd, ale też jest sytuacja taka, że musimy tak naprawdę rozliczać z pracy Roberta Lewandowskiego, i czasami sytuacja stuprocentowa tam, gdzie wtedy, wtedy w tym meczu praktycznie uderzał z główki ze Szczupaka. Gdyby wystarczy po prostu normalnie strzelił praktycznie z główki, no sytuacja nie stuprocentowa, ale milion procentowa tak, no praktycznie pewny gol. No i też nie może praktycznie Robert Lewandowski takiej sytuacji zmarnować, tak, piłkarz na takim poziomie, grający w takim klubie. Nie możemy ciągle po prostu budować tutaj takiego mitu, że Robert Lewandowski jest dobry, a wszyscy, reszta z drużyny słaba, tak, czy słabo się zaprezentowała. Tutaj też Robert... Robert Lewandowski po takim nieudanym meczu, może nie, miał, nie ma dużo pretensji do Roberta, bo pracował rzeczywiście, nabiegał się i, i cofał się do, do, do działań defensywnych, natomiast też powinien uderzyć się w pierś, tak, żeby to nie był taki wydźwięk tak naprawdę, że no nie, tylko ja jestem dobry, a reszta to po prostu gra kiepsko, tak. Zmieńcie coś z taktyką, bo najważniejsze, żebyśmy tutaj gole strzelali, żebym ja po prostu gole strzelał. No właśnie i o to praktycznie apeluje Stanowski, tak. Lewandowski wychodzi po meczu i mówi o po, po podaniu Grosickiego coś w stylu o, pomyślałem, że w końcu mam sytuację. To odwracanie kota ogonem mógłby uderzyć się w piersi, gdyby trafił ten mecz, e, wyglądałby inaczej, tak, no tutaj sytuacja zupełnie inaczej by wyglądała. Tutaj, ja powiem w ten sposób, no, czasami mówi się, że e, jakby e, gol na początku zmieniłby zupełnie obraz gry. Nie zawsze to ma przełożenie, zwłaszcza w piłce klubowej, ale akurat w przypadku reprezentacji tak, bo to jest, e, to, to, ta reprezentacja, to, to jest oczywiście banał, tak, że tworzą wyniki, ale zobaczmy sobie, że to jest tak naprawdę grupa ludzi, która nie gra za sobą w piłkę, tak? E, oni przyjeżdżają na kadrę i tutaj e, każda bramka, ona bardzo motywuje e, tą grupę, e, no bo to, co, to jest grupa zawodników, która spotyka się praktycznie co, kilka razy w roku, e, tak? No i chcieliby się za każdym razem spotykać się, grać po, e, tutaj tak w piłkę nożną i za każdym razem przegrywać, no nie, też wyniki budują, żeby to właśnie był ten gol. Ten gol może być właśnie inspiracją, może być takim, e, to może być, to by być wiatr w plecy. Znaczy ja chcę być dobrze zrozumiany, tu chodzi o to taką po prostu inspirację, tak? Że to, co Robimy, idzie w dobrym kierunku, że to, co robimy, ma sens, że po prostu Polska zdobyła gola, i że to jest sens, tak? No bo tutaj nawet piłkarze mogą zatarcić takie, taką, taką wiarę, praktycznie tutaj w trenera, czy na przykład w sens jakby drużyny reprezentacji. No czy oczywiście tu nie chodzi o no, bo to jest oczywis, czy, oczywista sprawa, że reprezentacja jest bardzo ważna, ale chodzi o taki sens po prostu tej, jakby tej, tej, tej formacji, że tych piłkarzy na boisku, taktyki, ustawienia i tak dalej, tak? Wtedy myślą, że może po prostu. Musi być inny pomysł na tą reprezentację. Przecież ostatnio praktycznie bardzo głośno się wypowiedział Wojtek Szczęsny, tak? Takiego tweeta dał, czy znaczy wypowiedź na Instagramie, że wraca do Turynu, gdzie jest po prostu kochany i doceniany, tak? Przez właśnie kibiców i tak dalej. I jeszcze po prostu takie było zdjęcie jego, gdzie on wchodzi na murawę i zrasza, włącza się z rasza, po prostu tak, czyli woda leci praktycznie na Wojtka, Czyli można powiedzieć, że jak przyjeżdża na reprezentację, dostaje taki kubeł zimnej wody, że nie, nie stawia nikt na niego, żeby był po prostu między słupkami. A jak wraca do Juventusu, to jest. Numerem jeden, wiadomo, że tam w Włoszech, w Turynie to jest szaleństwo, tak? Kochają go, uwielbiają autografy, nie może się po prostu nigdzie ruszyć samochodem, bo zaraz wszyscy oblegają go kibice, tak? No tam jest szaleństwo, tak? Szaleństwo to, to jest. No. <laughs> to jest po prostu w ogóle inny świat. No właśnie, ale tutaj rzeczywiście mówi w ten sposób Stanowski, uderza praktycznie Lewandowskie, w Lewandowskiego. Akurat tej kwestii, tak? Tu nie oznacza, żeby Robert Lewandowski czasem nie występował, bo to oczywiście to jest po, po, podstawowym zawodnikiem ale ta odpowiedzialność powinna być zbiorowa, tak, że moja w tym też jest jakaś wina, że też po prostu powinien się poczuwać, no bo to też jest taki message, to jest taki feedback po prostu do piłkarzy z pozostałej drużyny, że oni się wtedy nie czują gorsi, tak, że o Robert powiedział po prostu, że też z, z jakąś sytuację zepsuł, tak, a tak jak on na przykład Robert mówi, no wszystko jest ok, i tak dalej, natomiast tam z, z, zawiodły pewne tam elementy i tak dalej, czyli by miał pretensje do reszty, Drużyny, tak? Mogą, mogą się czuć po prostu piłkarze. że takie może być, i właśnie po prostu jakby odczucie. Nie, no, ale napiszcie w komentarzu. Co na ten temat właśnie sądzicie? Czy rzeczywiście powinien Robert Lewandowski, no bo jako kapitan, tak, też powinien brać po prostu odpowiedzialność praktycznie za tą, za tą drużynę. Tutaj wiadomo, że Robert Lewandowski, jak przyjeżdża praktycznie na te mecze reprezentacji, to on się czuje komfortowo, tak? To było też widać przed tymi dwoma meczami: uśmiechnięty, wlajtowany, tak, żartował i tak dalej. Przyjeżdża też po prostu dobra sytuacja w Bayernie, zdobywa gole i tak dalej, asysty. Natomiast pytanie jest takie. Tak? Czy czasem nie warto by było się pochylić nad reprezentacją, pomyśleć tak troszeczkę po prostu tutaj ten, ten, ten dobry humor można powiedzieć schować do kieszeni na, 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 na czas reprezentacji, bo tu zupełnie inaczej wygląda. Nie chodzi o krytykowanie, nie chodzi o to, żeby wytykać tak naprawdę błędy selekcjonerowi, bo to jest bez sensu, bez sensu tak sytuacja. Chodzi tak naprawdę o to powiedzieć, że no dobry był mecz, chłopaki napracowali się, musimy pewne rzeczy zmienić, ale to pozostawię tak naprawdę naprawdę do naszych wewnętrznych analiz, a moja też popełniłem po prostu straszne błędy, Nie nieszliłem sytuacji, gdzie była 100% gol, to by mógł zupełnie inaczej zmienić obraz praktycznie tej, tego meczu, tak? Czyli mieć taki też jakby pretensje do siebie, żeby też jakby koledzy z drużyny zobaczyli, tak? O Robert zagrał i też ma po prostu jakby tutaj do siebie pretensje, a nie tylko do reszty drużyny także coś, coś zawiodło, że w, w takich takich działaniach zawiedliśmy, tak, oczywiście Robert Lewandowski nie używa tutaj personaliów, no ale tak mogą tu się czuć pozostali piłkarze, no też trzeba pamiętać, że jest taki kompleks trochę, tak, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego wśród pozostałych piłkarzy, no nie mówi się o tym głośno, no ale to to, to widać, tak, że właśnie zawsze jest Robert Lewandowski, on jest najlepszy i tak dalej, to tak w szkole mamy Prymusa, tak, ten Prymus jest najlepszy i wszystko wstawiane za wzór, to zawsze my tego Prymusa nie robimy, tak, tak samo tutaj w w reprezentacji. Ja nie mówię, że piłkarze nie lubią Roberta, ale zawsze im się stawiany jest za wzór. Natomiast no, też jest taka sytuacja, że na przykład jak obrońca zawali gola, tak jak Pazdan, no to zaraz pada na niego krytyka. Natomiast jak Robert Lewandowski nie strzela gola, to nie, bo on świetnie gra, on zdobywa gole w Bayernie, no on nie zawali w spektakularny sposób po prostu gola, tak? no bo nie jest obrońcą. Ale taka właśnie setka to jest sytuacja, gdzie on praktycznie zawalił tego, tego gola na całej praktycznie linii. Gdzie była duża szansa, to właśnie, żeby, żeby po prostu można było zdobyć bramkę kluczową, tak naprawdę, dla tej drużyny. Dla reprezentacji Polski i kluczową praktycznie w tym meczu. No właśnie, napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie. Czy zgadzacie się właśnie z taką opinią tutaj Krzysztofa Stanowskiego, czy też nie? No, tutaj jest wiele tak naprawdę czynników. Tak, kwestia, czy, czy Jerzy Brzeczek powinien dalej być selekcjonerem. Tak, kwestia tutaj Piotra Zińskiego, czy on powinien grać w tej reprezentacji, a może go posadzić na ławkę. Tomek to na przykład mówił, a może Krychowiaka trzeba po prostu posadzić też na jeden czy dwa mecze. Chociaż teraz Krychowia przeżywa drugą praktycznie tutaj można powiedzieć, no nie młodość, ale taką, taki świetny czas piłkarski, tak? To miał to właśnie w Sewili, teraz praktycznie to przeżywa w Lidze Rosyjskiej, także dobrze się prezentuje, no ale być może trzeba po prostu dać inne bodźce, nowe bodźce, się chodzi o tą drużynę, żeby rzeczywiście tę drużynę ruszyć, żeby po prostu ona, ona mogła po prostu sięgać po najwyższe cele, tak? No, Krzysztof Stanowski mówi w ten sposób, jeżeli my mamy wygrać i pojechać tam i dostać praktycznie w czapkę, tak, no to jaki to jest tak naprawdę sens, żeby pojechać tam i w, 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 przegrać znowu mecze, nawet w tym programie stan futbolu, Krzysztof Sąski podał e, no, oczywiście, po serio. Wyniki meczu, tak? Jak pojedziemy na te mistrzostwa, no, bo pra, praktycznie tutaj no, e, awans jest gwarantowany. Jeżeli my nawet z piątego miejsca mielibyśmy udział, praktycznie w barażach, no to ten e, udział na tych mistrzostwach w 90% jest e, pewny, tak no, tutaj jest tak naprawdę wiele do dyskusji, tak, czy ta grupa, którą mamy jest silna, czy też słaba. Michał Pol mówi absolutnie, że nie możemy w ten sposób mówić, że grupa jest tutaj tak, że każda grupa jest silna, że każdy przeciwnik jest mocny, że to jest słaba grupa i że to naszym obowiązkiem jest wyjść i też się do, dobrze zaprezentować. No, ja bym powiedział, bym tutaj polemizował z tym tak naprawdę stwierdzeniem, tak, bo bardzo często okazuje się, że ci słabi przeciwnicy mogą nas pokonać, mamy z nimi problem, tak, moglibyśmy tak powiedzieć w kontekście, jakbyśmy byli reprezentacją Niemiec. Natomiast no, były takie mecze, gdzie nawet San Marino w Polsce strzeliło gola, więc no, to tutaj to różnie po prostu wygląda. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba. Pozdrawiam. Trzymajcie się.